Jeden z najbardziej cenionych publicystów paryskiej kultury urodził się w 1906 roku w Krakowie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Jako młody człowiek dość długo poszukiwał swojej drogi. Studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Żadnego z tych kierunków nie ukończył. W Wyższej Szkole Handlowej studiował prawo, ale jak się okazało, jego prawdziwą pasją miało okazać się dziennikarstwo. W ilustrowanym kurierze polskim zajmował się publicystyką. Po wybuchu wojny przez Rumunię trafił na Bliski Wschód, gdzie służył w samodzielnej brygadzie strzelców karpackich. W wojsku nadal zajmował się publicystyką. Redagując tygodnik ku wolnej Polsce poznał Jerzego Giedrojcia. To był początek wspaniałej przyjaźni. Po wojnie Mieroszewski pozostał na zachodzie i z Londynu pisał artykuły do Kultury. W 2011 roku w Warszawie powstało Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Z jego dyrektorem, doktorem Ernestem Wyciszkiewiczem rozmawia Michał Żakowski.